Witam imperialistów, tutaj Lukas. W dzisiejszym odcinku zobaczycie, jak zdobyć osiągnięcie Dracula Revenge, czyli podbój Bałkanów, tworzenie Rumunii, no i z siłą rzeczy nabicie Osmana na pale. Krajem, którym najłatwiej zrobić ten achievement, jak i ogólnie utworzyć Rumunię, jest Mołdawia. Po pierwsze, mamy całkiem niezłe idee narodowe i już na początku zwiększone morale. Polska jest gwarantem naszej suwerenności. No i mamy też całkiem niezłego władcę, dostęp do morza, możemy zwasalizować Bizancjum, a już jak potem działać, no to wiecie. Mołdawią też bardzo łatwo jest o sojusze z Polską czy Węgrami. No chyba, że te kraje mają się na rywalu wzajemnie, no to wtedy jest trudniej zdobyć oba, ale zazwyczaj targetujcie Polskę. Drugim krajem, którym znacznie trudniej zdobyć jest to osiągnięcie, jest Wołoszczyzna. I to ona nam się jednak kojarzy przeważnie z Drakulą i myślę, że pokażę wam, jak zdobyć to osiągnięcie właśnie nią. I mówisz, Wołoszczyzna no, ma dyscyplinę, która jest mniej opłacalna na starcie rozgrywki, następnie no troszeczkę lepsze bonusy niż Mołdawia, ale jednak ten bonus na początku do morali mołdawskiej jest znacznie lepszy. No i mamy też trudniejszą sytuację, bo trudniej o jakieś ciekawe sojusze jako Wołoszczyzna i realnie nie możemy wykorzystać strategii bizantyjskiej, żeby osłabić Osmana na początku rozgrywki. Misje obu krajów są praktycznie takie same, generyczne drzewko, lewa i prawa ścieżka dodana, a w lewej możemy nabić sultana na pal. Raczej nie będzie z tego powodu szczęśliwy. Oba kraje mogą utworzyć Rumunię. No i jak mówiłem, Mołdawia ma trochę łatwiej, bo może podbić bez problemu Wołoszczyznę. No i sama też posiada dwie prowincje potrzebne do utworzenia Rumunii. Zostaje jej praktycznie potem jakoś pokonać Węgry. No ale bądźmy szczerzy, przy pomocy Polski nie jest to żaden problem. Rozpocznijmy naszą grę na Ironmanie, poziom normalny, większość z was przecież gra na tym poziomie. Jak w przypadku Serbii, będę próbował w pierwszej kolejności podbić Węgry. Jest to raczej możliwe pod jednym warunkiem. Węgry i Austria nie mają sojuszu. Jeżeli dojdzie do sojuszu węgiersko-austriackiego, który niestety jest dość częsty, raczej będę resetował podejście i wam o tym powiem. Dobrze jest też, żeby Węgry miały na rywalu Polskę lub Czechy. Jeden z tych krajów jest nam potrzebny. My na starcie, natomiast na rywala bierzemy tylko i wyłącznie Serbię. Jest spora szansa, że Osman nie da nam Warna, wręcz przeciwnie, da nam gwarancję. Tym bardziej, że widzę, że nie przypada za Węgrami, więc sytuacja idealna. Nasze relacje z Węgrami ustawiamy jako... Czekaj, nie mogę tutaj tenet? Że oni są za mocni? No to hostile. Dyplomatę wysłam do poprawienia relacji z Czechami. Będą naszą opcją zapasową. Naszym władcą jest wojewoda Vlad II Draculetti. I nie, to nie jest ten od palowania ludzi. I to też nie jest ta osoba poniżej. On, kiedy wejdzie na tron, dochodzi do pewnego eventu i dostaniemy włada na tron. Zresztą to zobaczycie w najbliższym czasie. Przełączamy koniecznie, jak w wyniku każdych trudnych wojen, fokus na punkty militarne. Idealnie byłoby mieć doradcę z moralami. No ale forty jakoś ujdą, będę rolował i docelowo będę chciał mieć tutaj doradcę z moralami. Innych nie zatrudniam. Jeżeli idzie o nasze stany, bierzemy tańszych doradców, jakieś poszczególne specjalne bonusy, jak w przypadku kleru, Yearly Patriarch Authority, zwiększający nasz przyrost. Możliwe, że nam się uda nazbierać 10% w trakcie wojny, tym bardziej, że cały nasz state możemy od razu konsekrować. Dzięki temu dostajemy 5 punktów Patriarch Authority. Tylko potrzebujemy 10, żeby dostać dodatkową dyscyplinkę. Bierzemy wszystkie punkty dyplomatyczne, administracyjne oraz, o, militarne, zapomniałbym kliknąć. Bonus do Supremacy over the Crown, żeby wszystkie nasze stany były bardziej lojalne. No i jako, że nie jesteśmy katolikiem, no to nie musimy czekać miesiąca. Dewujemy jeden raz prowincję, tylko wcześniej trzeba pamiętać, żeby wprowadzić edykt i przepraszam za wszelkie odgłosy w tle. Obecnie mam prace budowlane za oknem, sprzedajemy ziemię, dewujemy gdzie jest najtaniej, odbieramy ziemię, no i w sumie jakąś misję też możemy wykonać. O, klejmy dostaliśmy na tą prowincję, całkiem fajnie. Nasze wojska odsuwamy od prowincji węgierskiej. Zauważyłem, że gdy się to zrobi, najczęściej któryś z tych fortów zostaje wyłączony przez Węgry. A oba są górskie. No i mamy Austrię.
więc reset. Istnieje również alternatywna strategia, dobra dla osób, które nie lubią resetować swoich startów. Jej jedynym minusem jest to, że w międzyczasie może dojść do Unii Austro-Węgierskiej lub Węgry mogą nałapać po prostu jeszcze mocniejszych sojuszników. Wypowiadamy bez Cassius Belli wojnę Hercegowinie. To nam da trochę agresywnej ekspansji, ale głównie u Bośni i Serbii, czyli dwóch krajów, które zjemy w kolejności następnie. Jak wygramy, no to Hercegowinę czynimy naszym wasalem. Zaznaczamy w zakładce dyplomatycznej, że interesuje nas na przykład stolica Bośni albo prowincja serbska. W międzyczasie też staramy się oczywiście poprawiać wszelkie relacje, czy to właśnie z Hercegowiną, czy z potencjalnymi sojusznikami takimi jak Czechy, Węgry lub Austria w tym wypadku. I super, nazbieraliśmy 20 punktów Spine Networku na Bośni i teraz patrzymy. O, na szczęście Hercegowina zrobiła claimy na Serbię, więc możemy z tego tytułu ich zaatakować. Czasem się zdarzy, że Serbii może gwarantować Osman, wtedy nie chcecie wypowiadać tej wojny, ale nie musicie się na przykład przejmować Bizancjum w ogóle. Osobno wzywamy Bośnię. W wypadku, gdyby Hercegowina nie zrobiła żadnych claimów, bo boty są durne i często takich rzeczy nie robią, no, kiedy staje się lojalna, możecie jej zabrać po prostu jakieś terytorium, robicie sami claima i wypowiadacie z tego tytułu wojnę. A no, ale tutaj polećmy claimem Hercegowiny, tak jak było. No i toczymy wojnę teraz z Bośnią i Serbią. Raczej nie powinni być to jacyś wymagający przeciwnicy. Tym bardziej, że Bizancjum raczej nie dostanie przejścia przez Osmana, ani nie dostanie tego przejścia Serbia na pewno. Może czasem Bośnia dostać, ale to jest wątpliwe. Poza tym, bądźmy szczerzy, jest spora szansa, że za chwilę Bizancjum zostanie zaatakowane przez Osmana i w sumie musimy się wtedy spieszyć. No, po wygranych wojnach zjadamy Bośnię, Serbię, korujemy po kolei te prowincje i powinniśmy być w stanie wystawić po tych wojnach około 20-tysięczną armię, co powinno być wystarczające nawet do pokonania połączonych sił węgiersko-austriackich, tym bardziej, że powinniśmy też już móc wezwać Czechy do wojny po naszej stronie. Z ciekawostek, podczas resetów zdarzyło mi się mieć możliwość wzięcia Royal Mariażu, a co za tym idzie pewnie i sojuszu za chwilę z Węgrami. Może w tą stronę warto jest pójść? A few moments later. Udało mi się troszeczkę inny start zrobić, ale to może dlatego, że tutaj wszystko jest niestandardowe. Mamy sojusz z Polską, która nie poszła w Jagiellona, więc możliwe, że weźmiemy też i sojusz z Litwą za chwilę. Na szczęście Czechy nie biorą jakiejś dużej ilości sojuszników, więc za chwilę też wejdzie sojusz z Czechami. Jakby to powiedzieć, Węgry nie są lubiane przez Czechy, Polskę oraz Litwę, więc szykuje się ich sromotny łomot. I powiem szczerze, częściej mam taki start dziwny, niż możliwość zaatakowania Węgier bez sojuszu z Austrią. Raz miałem taki start, ale było to bez Ironmana na grze testowej i ani razu mi się to nie powtórzyło na 20 podejść, więc poleciałem w tą stronę. Dajcie znać, jak to u was wygląda. Czy jesteście w stanie zaatakować Węgry bez sojuszu z Austrią? Czy jednak łatwiej wam łapać te sojusze północne z Czechami, Polską i Litwą jako Wołoszczyzna? Czy może jednak próbujecie atakować przez Hercegowinę? O, wyjebiście. Udało się. Nie wiem jakim cudem, ale mamy to. No to teraz tylko produkować curry favors i atakujemy Węgry. Bierzemy piątą militarną jako pierwszy kraj na świecie. Węgry zostały wciągnięte w wojnę przeciwko Burgundii z Austrią. No na nasze szczęście będziemy musieli zdobyć ręcznie te fortece. Zobaczcie, ta była wyłączona. Tak jak mówiłem, dostaliśmy też claima z eventu, więc za chwilę się bierzemy za wojenkę. Armia w górę, forty w górę, najemnicy również w górę. Zobaczmy, jakie prowincje chcą moi sojusznicy. Tych nie mogę sobie rościć w żaden sposób, no ale wszystkie pozostałe jak najbardziej. Więc wykorzystując opcję pod skrótem klawiszowym D, nieważne, zaznaczam wszystkie terytoria węgierskie, oprócz tych, na które chciały claimy Polska oraz Czechy. Trudno, mogę się obejść bez tych twierdz górskich. Przypiszmy naszego władcę jako dowódcę, armię najemną przypnijmy i lecimy! Nie no, Wallbridge na pierwszym tiku, nie! Wszyscy nasi sojusznicy dzielnie się rzucili na swoje roszczenia terytorialne. Przełamaliśmy obronę i lecimy od razu na Wiedeń.
Nie wiem, czemu mogę przejść przez tę fortecę, nie wnikam, ale mogę to zrobić. Gra przewidująco, że będę miał zaraz bardzo dużą agresywną ekspansję, dała mi tańszego doradcę do Improve Relation, wyjebiście. Jeszcze nie uruchomiłem ikony na dyscyplinę, ponieważ nie zbliża nam się żadna bitwa. Wolę oszczędzić te punkty na dewowanie, możliwe, że będzie nam to bardzo potrzebne za chwil parę. Zobaczcie, jak idealnie boty przekazują nam okupację na wszystkie prowincje, które sobie zażądałem. Nawet nie próbują ich brać dla siebie, wszystkie lecą od razu dla nas. Niestety Osman zaatakował Bizancjum, więc też możliwe, że Serbia przestanie istnieć albo straci swoją prowincję ze złotem. Austrię wyjmujemy za wojenne reparacje i możemy też im zerwać sojusz z Węgrami, ale wtedy jest duże ryzyko, że za 5 lat sami podbiją Węgry na unię personalną. Palatynat, bierzemy pieniądze, wojenne reparacje, sojusz zostawiamy. Jest to raczej słaby sojusznik dla Węgier. Albania to wielkie ryzyko brać ten kraj na wasala, ponieważ Osman ma tutaj swoje własne kory, więc na pewno wypowie wojnę temu krajowi. Ale jakiś dodatkowy prestiż możemy wziąć, wojenne reparacje jak najbardziej. A od Węgier biorę następujące roszczenia terytorialne. Dajcie znać, kogo właśnie bolą oczy. Koru. Przewidująco. Straciliśmy możliwość zdobycia Kosowa w najbliższym czasie. Pierwszą reformę jak zwykle bierzemy pod manpower. I w sumie, żeby zaoszczędzić troszeczkę na agresywnej ekspansji w przyszłości, wypuśćmy Transylwanię jako naszego wasala. Da nam to naprawdę sporo claimów. Nitry raczej nie będę wypuszczał, bo chcemy mieć kopalnię złota jak najszybciej. Zabierzmy naszego jednego kupca z Krymu, przenieśmy do Hontu. Będziemy chcieli tutaj wszędzie pozmieniać na jak najszybsze opadanie agresywnej ekspansji, bo nawet z Austrią mamy 42. Poprowokujmy trochę buntów i wyczyśćmy. Kolejny prawie darmowy doradca. O, mamy misję utworzenia zakonu smoka. No jakby to powiedzieć, biorę, przyda nam się szybsze obniżanie agresywnej ekspansji. Spróbuję jeszcze na sojusznika zdobyć Austriaka. Ile mi to claimów dało? Mam całkiem niezłego fuksa, doszło do pewnej wojny, mianowicie Osman zaatakował Albanię i teraz walczy przeciwko Wenecji i wielu innych pomniejszych krajach. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zaatakować wojska osmańskie, tylko sami musimy wystawić jakieś 20 tysięcy wojska, inaczej nie damy tutaj rady sobie. Odpalamy również edykt na dyscyplinę, misja na morale. Przywilej z kleru również na morale i przy pomocy Litwy atakujemy. Tylko troszeczkę mnie martwią te kraje ościenne, ale może damy radę. Najpierw wypychamy Osmana z Albanii, co jest najlepsze, żeby go spalić. Ta wojna z Wenecją musi trwać jak najdłużej. No i kręćmy się gdzieś tutaj wokół wojsk węgierskich, weneckich. Widzę, że tutaj okupują i próbują podbijać swoje prowincje. A nie, tutaj buntownicy próbują odbijać prowincje. Na pewno nie możemy nigdzie lecieć samemu, bo nie pokonamy po prostu Osmana. Szczerze mówiąc, to trochę liczę na to, że te wojska zaraz oleją ten region i pójdą gdzieś na Litwę tam umierać od attrition. Osman znowu okupuje stolicę Albanii, więc lecimy tam i wbijamy się. Naprawdę mam nadzieję, że wojska wenecko-chorwackie tutaj dołączą. Inaczej może mogę mieć ciepło i to bardzo, ale nie, dobra, daliśmy radę sami, najważniejsze. Gazikund wychodzi z tej wojny, niech spada. Dobra, Litwie dam tutaj, żeby oblegała te prowincje, może wtedy nam nie ucieknie. Wojska osmańskie gdzieś tutaj polazły. Mam nadzieję, że podbijają troszeczkę tych prowincji, bo nie ukrywam. Upierdliwe to jest, ale my tak czy siak w tej wojnie chcemy zabrać te dwie prowincje, musimy to zrobić. Jaki fuks, zmienił mi się dowódca na dwójkowego w Siege'u. Co za Wenecja wypisowała, no co za zdrada! Najgorsze jest to, że Albania przekazała tu okupację Wenecji i teraz muszą od nowa tą fortecę zdobywać. To jest tak głupia mechanika. Chociaż no dobra, też łatwo jest jej nadużywać jako gracz. Ale fuks, zobaczcie, Konstantynopol padł dokładnie tego samego dnia, w którym Albania nic nie zdobyła? WTF? Ale ty jesteś głupia! Ale ktoś tutaj zarobił bolca. Jeden, dwa, dwa! Wyjebiście! Chociaż szkoda, że tutaj nie ma takich eventów, jak wiecie, było w wojnie z Ming na przykład. To by było coś. I fajne nawet. Ech, i tego się bałem, zrywając sojusz. I narodził nam się Vlad Palownik. 1.05. Nie no, znakomity władca, jak najbardziej. Może będzie niezłym dowódcą, zobaczymy. No może być. Może być.
Normalnie bym tego nie robił, ale przewaga technologiczna raczej nam się przyda w dalszych konfliktach z Osmanem. Mamy to! Jakimś cudem. Oh my god, przydałoby nam się jeszcze pieniądze, bo pewnie jestem mega zadłużony. Nie, no nie aż tak bardzo, 235 golda. Jak najbardziej możemy w tym momencie kończyć tą wojnę. Nie była ona aż taka w sumie ciężka. Wypuszczamy Bizancjum jako naszego wasala. Kasujemy wszystkie wojska najemne. Zostawiamy tylko manpowerowe, bo i tak raczej mam ich za dużo. Ustanawiamy nowych rywali, jak najbardziej Węgry, jak najbardziej Osmana. A trzeciego to nie wiem. Nie no, ten następca leci do kosza. Najgorsze jest to, że będę musiał walczyć o wolność Węgier, żeby potem ich podbić. Nie wiem, kiedy to się stało, ale tutaj jakieś bunty katolickie mi wybuchły. Ponownie muszę hont nawracać. Zresztą patrząc za to, jaki mam przyrost punktów dyplomatycznych, chyba nie zdewuję tego za szybko. To Wołoszczyza to taki rak, ja nie mogę. Litwa chyba przestaje być wartościowym sojusznikiem, więc jakby to powiedzieć, this or this alliance. Ale Wenecja, może weźmy parę misji, podpalajmy dalej. Fokus zmieńmy jednak na punkty administracyjne teraz. Fuck, tak się cieszyłem, że tutaj wejdzie ten padiszach, będzie rządził 1-2-2. Następca niestety 5-3-6. Też przydałoby się go spałować. Jaka okazja, Osman i Mameluk mają wojnę, a nam się kończy trus za niecałe 2 lata. Zdewowałem naszą stolicę, żeby tutaj już wprowadzić instytucję. Jak słusznie się domyślacie, zdewowałem ją również za punkty administracyjne. Trochę to boli, no ale trudno. No to lecimy. Naszym celem będzie odbicie Edirnu, bo jest zaraz obok. Wenecji jeszcze nie wzywam, póki jest Mameluk w wojnie z Osmanem, ale potem zobaczymy. No muszę zająć całe Bałkany dla siebie, więc trochę ryzykuję, ale jak to się mówi, kto nie ryzykuje, ten nie żyje. Bizancjum, żeby nie dostało stack wipe'a, jak najbardziej chcemy, żeby byli supportive i niech mi lecą oblegać. I w sumie dopiero jak wszystko tutaj oblegnę, no to wezwę Wenecję do pomocy, żeby nic mi nie zajumała. No i co? Mamy pewien blitzkrieg tutaj, moi drodzy. Wszystko kupuję, więc wzywam Wenecję. Za oczywiście favory, jasne, niby nam nie byliby potrzebni, ale jeżeli Mameluk zakończy swoją wojnę, ja nie mam za bardzo jak Osmana zablokować na cieśninie, bo mam dopiero 3 galery. Serio, teraz? Jeszcze ci bizantyjscy separatyści w tym momencie tu walnęli. Na bank Wenecja przyjdzie to szczyścić. O, tego nie przewidziałem. Zong. Jej, łujmy Osmanowi. A jak to możliwe? 6-6. Okej. Okay. Kolejna bitwa z Osmanem i wygrywam. Naprawdę nie wiem, jak to możliwe. Jako, że wojna z Osmanem idzie mi zdecydowanie za łatwo, podbijmy jeszcze przy okazji Serbię i Bośnię. Fuck, to nie moja prowincja! Nie, żeby Mameluk był zbytnio przydatny w tej wojnie. Nie wiem, jakiś bankrut szedł u Osmana, czy o co chodzi? Ja po prostu miażdżę jego wojska. Zjadamy Serbię. Bośnię w sumie też. Miałem atakować Węgry, ale chyba jest szansa, że się uwolnią. Z idei, które będę brał, to raczej będę chciał iść pod PVP, czyli lecimy ilościowe, ekonomiczne i następnie może jakościowe. No jednak się nie uwolnią. Mamy Carful Peace, ale zauważyłem, że Knightów możemy zaatakować bez wzywania Wenecji. Tym bardziej, że przenieśli swoją stolicę tutaj. Debile. Ej, czemu my jesteśmy w takich spódniczkach? Vlad Palownik zginął, oczywiście. Liczony jako jakby zginął na bitwie. Ale na szczęście za chwil parę wejdzie jego syn na tron. Konstantin Draculetti. No to kończymy w ten sposób kolejną wojnę z Osmanem. Musiałem wypisować na pauzie wszystko, bo głupia Wenecja wyszła z wojny. Nie chciałem ryzykować, że dołączy do wojny przeciwko Knightom, znaczy po stronie Knightów w sumie. Od razu zacząłem anektować Bizancjum, ale powiem szczerze, że dawno takiej ośmiorniczki nie stworzyłem. Ale mamy Kosowo, więc jest nie najgorzej. I ten otoczony z każdej... Boże! I to twierdza Belgrad, otoczona z każdej strony. Zmniejszamy sobie inflację. Wymieniłem tańszych doradców na Strong Duchess. No i w sumie teraz musimy odpocząć i czeka nas wojna o Węgry. Jako pierwsze rozwinięcie z ery wziąłem bitwy na terytorium jak nasza stolica. Potem jeżeli mi się uda, to wezmę również agresywną ekspansję. Trochę żałuję, że nie wziąłem gdzieś po drodze rywala, bo bym odpalił złotą erę i byśmy wtedy zrobili achievement znacznie szybciej. O, Wenecja nie odpowie. Jak miło. What the fuck? No nie, co ta Austria?
Litwa nagle mnie lofcia, chyba dlatego, że jest w upadku. Przy pomocy Polski zaatakujemy Krym o Humiliate Cassius Belli, bo za chwilę będzie reformacja, a jak mówiłem, chcę odpalić złotą erę, lepszego momentu nie będziemy mieli na to. Nie wiem, czemu nie pomyślałem wcześniej o tym Krymie. Polska w wojnie, czemu mnie to nawet nie dziwi? Nie no, jeszcze ze mną zerwali sojusz, no co za typy jedne. Dobra. Atakujemy od Cassius Belli, żeby odbić prowincję dla Transylwanii. Wzywam Czechy i Wenecję. Mamy dwa razy mniej wojska, ale powinniśmy dać sobie z tym radę. Tylko mam nadzieję, że Wenecja wyciągnie mi w pierwszej kolejności Neapola albo Savoy, który gdzieś tam jeszcze ma inną wojnę. Nie możemy po prostu... O kuźwa, jak szybko zajęli Polskę! Tego się nie spodziewałem. Bez odpalenia złotej ery niestety się nie obejdzie. Musimy ją wziąć, inaczej no, przeciwnik będzie miał za dużą przewagę w moralkach. Mimo iż moje wojska robią im totalną rzeźnię. Nie no, bot od razu leci na fortec, nawet no, morali nie odnawiając, to ja chyba tylko mogę korzystać. I dalej. Neapolowi też bęcki się należą. Oj, Węgry jeszcze przyszły do okazji. Dobra, kto tutaj dowodzi, kto się broni, wbijamy się, bronimy wojska czeskiego, które zostało Stackwipe'a, my się teraz wbijamy, o nie, tutaj dużo armii dojdzie. Stackwipe węgierskiej armii, Wenecjo, pomóż, dziękuję, co tu się w ogóle dzieje, ja nie ogarniam, dobra, lecimy dalej, po prostu bitwy na tych fortach górskich w Wenecji są przepiękne, uwielbiam je, naprawdę, takie Stackwipe'y sadzę. A Neapol, war reparation i niech spada z tej wojny. Wojska włoszczyzny oblegają stolicę Savoju. A jak nasi sojusznicy? Chyba dobrze. I mnie to się podoba. Francja przybyła nam pomóc Austrią, bo ma trochę claimów na ich ziemię. No, Francji idzie całkiem nieźle. Liczę na to, że zaraz mi tutaj przyjdzie z pomocą, bo mnie manpower się już kończy. Moi sojusznicy dostają w papę w Trencie. masakra. A ja sam już oblegam Wiedeń. Nie ukrywam, że dużo bitew było w ramach tej wojny. W sumie mogłem to wszystko nagrywać, ale jakoś tak odzwyczaiłem się od tego. Trent wypada z wojny, wyjebiście. Ja wam nie dam Wiednia odbić. Uwielbiam po prostu jak bot dostaje jakiegoś jebca i tak tylko biega w kółko, kankana sobie tańczy. Wojna zakończona, niech sobie Francja radzi dalej, ja się wycofuję. Transylwania, ziemie odzyskane, a tutaj wypuszczamy Chorwację do dalszych naszych podbojów za chwilę. Dziękuję. Co nam daje? Tutaj kilka ważnych claimów. Zaczynamy zjadać Transylwanię i o, jest to oznaka dla nas, że czas nadszedł, żeby wypuścić Bułgarię. O, tu jest. Odbijamy ostatnie prowincje od Turka. Na wszelkie W niech dołączy również Wenecja do tej wojny. Raczej nie ma żadnych roszczeń terytorialnych. Prawda, Wenecjo? Nie masz, nie zjebałem tego. Całe szczęście. Jako, że w międzyczasie skądś mi się zrobiła flota, podejrzewam, że to są zintegrowane statki bizantyjskie, no to blokuje cieśninę. Polska ogłosiła mnie swoim rywalem. No okej. Skoro tak chcą... Wojsk osmańskich nie stwierdzono. Podejrzewam, że albo lecą naokoło, albo jak to zwykle, kiedy mamy przewagę, bot po prostu gdzieś ucieka. Tymczasem Francja kończy oranie Austrii. Nie, jednak rzekł naokoło, tutaj jest, leci, leci moje wojska, mój 1000 żołnierzy. I to jeszcze kawalerii? Nie. O serio, mam nie patrz, są kawalerii, no nic, lecimy na Osmana i go niszczymy. Nie wiem, naprawdę, skąd mam taką przewagę w moralkach? No dyscyplinę, no to wiem. Stockwipe kolejny! I tak oto po tej dumnej bitwie Królestwo Włoszczyzny się narodziło. No to może czas akceptować kulturę grecką? Czemużby nie? No nie powiem, Francja trochę się tutaj najadła. O, i możliwe, że będziemy starali się o sojusz z Francją, bo nie ukrywam, może mi się przydać w moich przyszłych wojnach z Austrią. No to trochę się nachapałem, war reparation i tylko prowincje. Oj, wróćmy może do odpoczynku, Boże, to są chyba najbrzydsze granice, jakie zrobiłem od naprawdę długiego czasu. Zerwałem sojusz polsko-czeski, no ale Litwę trzeba będzie zaorać. Ale mój kraj jest wymęczony wojnami, więc poczekajmy. Statey możemy również dodać, fajnie by było. Gdzie się da autonomię pozmniejszać? Też dużo tego nie mogłem zrobić. A, bo musi miesiąc minąć. Polacy, wy zdradzieckie bulwy!
Niech kometa w was uderzy. No, w sumie to ja potrzebuję tylko regionu bałkańskiego, czyli tego niebieskiego. Karpatię to tak zdobywam for fun totalnie. Możemy też się pozajmować troszeczkę naszym handlem, skoro mamy aż 4 tych prowincji wreszcie podbitych. Pieniądze również mamy zdobyte, ale nie oszukujmy się, dużo tutaj nie zdziałamy na handlu, nie w tym trade node. Tutaj, jeżeli będziemy mieli 60%, to będzie sukces. Idealnie byłoby zbierać w trade node weneckim, ale to o wiele dłuższa rozgrywka. Ale to, że Austria przegrywa z zakonem krzyżackim Lovenian Orderem, to jest zadziwiające. Co to za air mi się narodził? Trzymajcie kciuki, żeby nie poszło mdełko. Albo strzała, albo spadł z rowerka, albo żeby go nie nakarmić aligatorami. No, wreszcie robimy trochę tych punktów. Z krajów bałkańskich, Bułgaria, Bizancjum czy też Mołdawia to są jedne z najlepszych marchi, jakie możecie tutaj mieć. Zawsze jest warto je zrobić. I serio, ta złota era też była całkiem niezłym pomysłem, żeby ponadrabiać wszystko. Idę po 350 punktów, tym bardziej, że mamy innowacyjność rozwiniętą. Albania może być naszym wasalem. Wyjebiście? Mamy niepowtarzalną okazję zaorać Polskę, więc czemu by z niej nie skorzystać? Tym bardziej, że Moskwa ora właśnie Litwę. Lwów od zawsze należał do Wołoszczyzny. Długo ta okupacja Polski będzie jeszcze trwała, chociaż Wenecja ze mną zerwała sojusz, więc może i będzie naszym kolejnym celem. XD Albania się zrobiła protestancka. Zjednoczyliśmy się z Mołdawią, to możemy polecić dalej naszą misję. Co my tutaj jeszcze mamy? Kościół zbudować i workshop, okej. Okay. No to lecimy kolejną wojnę z Austrią, Czechy nam pomogą, my zajmiemy sobie tylko pozycję, żeby zdobyć tą prowincję. Nie chcemy, żeby Presburg wpadł w czeskie łapki. Francja na szczęście też nam pomaga. Za dużo oprócz odbitych prowincji to nie wezmę, bo agresywna ekspansja jest przekosmiczna. Muszę u siebie wprowadzić teraz kolonializm, no to może czas zmienić wreszcie kolejną devingu i lecimy. Ta prowincja jest wyjebista do devowania, no tylko trzeba spalić trochę w niej taksów. Mamy tutaj miedź, no i jest wszystko, od razu stawiam budynek produkcyjny. W naszej stolicy naprawdę szybko się rozprzestrzenia kolonializm. Bułgaria zjedzona, możemy ją teraz dodać do nas. Jednocześnie zjedzenie Bułgarii powoduje, że możemy utworzyć przepotężne królestwo Rumunii. Na razie napis Wołoszczyzna jest dość taki dziwny, może rumuński będzie lepszy, więc tak, utwórzmy sobie Rumunię. Tak, zdecydowanie wolę nowe idee. Napis Romania nie jest zbyt piękny i ten kolor morski tak się wtapia tutaj we wszystko. Misji nie mamy nowych, niestety. Decyzji nie mamy nowych, mamy za to nowe idee. Dyscyplina, tolerancja prawdziwej wiary. Improve relation na końcu, następnie zwiększony manpower, manewr dla naszego dowódcy, attrition dla przeciwników, yearly legitimacy, manpower i tańsza piechota, global trade power i national tax modifier. Nie za fajne ta idea w sumie. I do achievementu, dość niedużo nam brakuje, w zasadzie jedna wojna z Wenecją i jedna wojna z Turkiem. No i wypychamy Turka z Bałkan, chociaż to jest akurat ta łatwiejsza część tego, co ja tutaj muszę zrobić. Kontynuujemy nasze misje i teraz dostaliśmy claim na cały region grecki. Będą wojny morskie z Wenecją. No to czas na tą zdecydowanie trudniejszą wojnę. Musimy zaatakować tą prowincję, Wenecję, która ma dużo sojuszników, zwłaszcza Hiszpanię. I nikt nam nie pomoże. No ale wenecką flotę raczej tutaj widzę, że mocno topimy. Nawet jak zaczyna dostawać wsparcie 7 naszych ciężkich okrętów, wsparcie galer i robi... Wow! Co tu przepłynęło? Dobra, trzeba się wycofać. Straciłem 5 okrętów aż. A wojska weneckie łażą sobie jak chcą po moim terytorium. Stackwipe jak milutko. A nie, to prowanskie dostaną Stackwipe'a. Ale i tak jakoś zadziwiająco mało bitew lądowych. Nikt do mnie nie idzie, tylko na razie na morzach się leje. Założenie Bukaresztu, co to robi? Nie, no przeniosło mi tu stolicę. W sumie ten sam state to jeden pies. Zmniejszenie kosztów budowy w Transylwanii, nie wiem po co. I tutaj popełniłem duży błąd. Ta misja jest przepiska, zwłaszcza jeżeli połączy się ją z drugą misją na zmniejszenie kosztów budowy oraz naszą ikoną na ich zmniejszenie. To spowoduje, że będziemy mieli naprawdę tanie budowanie. I potem fortyfikowanie Romanii. Po co mi forty tam? Nadchodzi wojsko Romanii, to Rumunii, chyba to Rumunia to jest, nie?
Oj, łoimy skórę wenecką. Nawet mamy niezłe statystyki. Chyba o czymś zapomniałem na przykład. Nie, no mamy tutaj to, ale nie mamy edyktu do walki. Lecimy. Nie no, z dwojga złego, no to ja straciłem 20 okrętów, oni 44, więc chyba nie jest aż tak źle. Genuę mogę wziąć z tej wojny. Wyjebiście. Narodowy Bank. Na Madryt. Naprawdę, doszedłem do tej 40. Nie wiem, gdzie jest wojsko hiszpańskie, nie mam żadnego pojęcia, gdzie ono łazi, ale mi to jest na rękę. Zdobyć Madryt i wychodzimy z tej wojny. Znaczy, oni wychodzą. Carpe Siege. Dziękuję Imperium Hiszpańskie za sponsorowanie moich nowych przyszłych budynków albo manufaktur. No i pięknie, wszystkie potrzebne prowincje zdobywamy, a nawet trochę więcej złota. Wyjebiście, achievement właśnie powinien nam wpaść i właśnie wpadł. Zemsta Drakuli osiągnięta. No i mamy to, zintegrowałem naszych wasali, podbiłem resztę terytoriów, piękny napis, jak i piękne granice. Prawda? Mamy prawie 1000 deva, zarabiamy prawie 100 golda, a nasze wojska mogą liczyć 153 tysiące. Jest już to dość poważna siła.